Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z kariery Wisłą Kraków w FIFA 16. Dzisiaj mamy Puchar Polski, półfinały z Pogonią Szczecin, ale najpierw pokażę Wam tabelę Ekstraklasy. Otóż skończył się już sezon zasadniczy, no i jesteśmy na pierwszym miejscu, bo mamy 66 punktów, tyle samo co Lech, ale my mamy lepszy bilans meczy bezpośrednich i dzięki temu to my jesteśmy pierwsi. Także naprawdę fajna zaliczka przed podziałem punktów. Do składu wskakują Miśkiewicz, Marszalik, Guerrier, Brożek i Czekaj oraz Popowicz. No i gramy. Przesumujemy sobie go, zobaczymy jak pójdzie. Ewentualnie rewanż sobie zagramy, jak będzie niekorzystny wynik. No i pięknie, gramy w dziesiątkę. Czekaj, czerwona kartka. No, mam nadzieję, że tego nie przegramy. Jest! Brawo Guerrier, 1-0, a jednak wygrywamy i to w 10, także duży tu plus dla mojej drużyny. Od razu mamy rewanż właśnie z Pogonią. Czekaja trzeba wywalić, damy sobie Urygę, no i może Burligę za Jowicia, no i gramy rewanż z Portowcami. Znów sobie go przesymulujemy, mam nadzieję, że moja drużyna nie przegra, bo mamy zaliczkę z pierwszego meczu. No i super, Brożek na 1-0 ładuje już w pierwszej minucie, lepiej być po prostu nie mogło. Matras niestety odpowiada, też niestety mamy kontuzję Marszalika, mam nadzieję, że nic poważnego się nie stało. A więc mamy 1-1 remis, ale to my ten mecz pierwszy wygraliśmy i zagramy w finale. No i finał będziemy grać już teraz i to z Legią. No, emocje szykują się niesamowite. Najpierw trening, damy sobie sesję Murawskiemu, bo Marszalik dostał kontuzję. Przeciętnie tym razem. Kontuzja zawodnika Grzegorz Marszalik, 2 miesiące, no niestety już się ten sezon dla tego młodego piłkarza skończył, ale mamy kilku skrzydłowych w składzie, także damy sobie na pewno jakąś radę. No i gramy wielki finał z Legią, ten mecz sobie oczywiście zagram, tylko najpierw muszę ustawić skład. Murawski, Urega wylatują za kartki, a Marszalik wylatuje z powodu kontuzji, w ich miejsce Cywka, Głowacki i Crivellaro. Do składu wracają też Jowicz, Kownacki i Cieżniak. No i gramy finał Pucharu Polski 2016. Też mecz na czasie, bo przecież ostatnio był taki mecz, tylko że Legia grała finał z Lechem Poznań. Próbując stwarzać zagrożenie akcjami oskrzydlającymi i zejściami z boku w pole karne. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, próbując zagęścić środek pola i jednocześnie prostopadłymi podaniami dogrywać piłki do napastnika. Brzyski. Podanie do Żyro. Gol. Nie, Supek. Nie wiem, czy właściwie Supek, czy poprzeczka. Naprawdę mamy kupę szczęścia. Sadlock. Sadlock do Cywki. Jest, jest, jest. Mamy gola na 1-0. Zdecydował się na strzał. Kownacki. Kuciak wybija. No i będzie rzut rożny dla rywali Legii. O to chodziło! I piłka wybita do przodu. Cudownie dograł! Jowicz! Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. No jak widzicie, coś ta druga bramka nie chce wpaść, choć Legia też ma swoje sytuacje. Damy szansę Cibickiemu i Jankowskiemu. No i wracamy do meczu. Hmm.
akcja Kownackiego na skrzydle, zejście do środka, piękne podanie do Cibickiego, będzie 2-0, no niestety nie ma golaniu, nie wiem jak ja to spartoliłem. No i teraz Legia będzie mieć piłkę meczową, Jodłowiec, Lewczuk, Nikolić, jest, nie ma gola i to już jest koniec, wygrywamy 1-0 i to my zdobywamy Puchar Polski. Może nie mam w składzie jakichś wielkich gwiazd, ale mam prawdziwych wojowników, którzy potrafią walczyć i to właśnie do nas ten puchar poleci. Mam nadzieję, że podobnie również będzie z Ekstraklasą. Zostawię was teraz na ceremonię wręczania pucharu. No i zapraszam was już na następny odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć! Radość zwycięzców! To naprawdę był wspaniały mecz, wygrana w rewelacyjnym stylu. Tak, to był fantastyczny pojedynek. Czasami człowiek ma ten niedosyt, że zwycięzca nie dał z siebie wszystkiego i wygrana była trochę przypadkowa, ale nie tym razem.